Yo, tutaj ja, Nikodem i przywitaję się bardzo lamersko i rapowo. A psik! Yo! Siedzę już tak jakiś miesiąc z domu. Głowa kurde napierdala mnie znowu. Leżę tak dzień w dzień w swoim łożu. Prędzej czy później ten wirus pędzi nas do grobu. Wiem, że po miesiącu siedzenia jest nudno. Ale co poradzić, jak panuje takie gówno. Ani wyjść, ani nic, wszystkim jest trudno. Niektórym nawet teraz jest brudno. Gram w grę na kompie podczas kwarantanny. Nie mam co robić, nagrywam filmy o rany. Ludzie myślą, że ten wirus jest niepokonany. Jak będziemy siedzieć w domach, to go pokonamy. Więc ludzie, proszę was, się dostosujcie. Siedźcie w domach i się nie dołujcie. Znajdźcie sobie jakieś zajęcie twórcze. Pogracie w grę albo pośpiewacie kurcze. Zostaję w domu, pomału kicham na to. Wolę być zdrowym niż po szpitalach jechać szmato. Wychodzę na balkan, tam ma świeże powietrze i jest mi dobrze przy wiosennym wietrze. Zostaję w domu, pomału kicham na to. Wolę być zdrowym niż po szpitalach jechać szmato. Wychodzę na balkon, tam ma świeże powietrze i jest mi dobrze przy wiosennym wietrze. Nauczyciele zadają nam zadania. Tyle, że tych zadań jest od zajebania. Zadają nam więcej niż normalnie w szkole. Ale jak mózg, to mózg nie ma, nie wydolę. Inni kręcą bekę na elekcjach, a ja dalej nie mam tego sierba. Chciałbym dozdrowić wszystkich z tego miejsca. Na poprawę ocen macie czas do czerwca. I płynę ze swobodnie na bicie Wiktora V. Nagrywam ten challenge pomimo bólu gardła. Już kicham na to, co się wokół dzieje. Ale kiedy to się skończy, tego niestety nikt nie wie. I wcześniej do czerwca mamy siedzieć w domach, gdzie tak fajnie jest, na polskich dworach. Ciebie przyjemny wiaterek nam powiewa. Ale musimy czekać niestety do czerwca, siema. Zostaję w domu, pomału kicham na to. Wolę być zdrowym niż po szpitalach jechać mato. Wychodzę na balkan, tam mam świeże powietrze i jest mi dobrze przy wiosennym wietrze. Zostaję w domu, pomału kicham na to. Wolę być zdrowym niż po szpitalach jechać mato. Wychodzę na balkon, tam mam świeże powietrze i jest mi dobrze przy wiosennym wietrze. Psik! Pamiętajcie, zostańcie w domach, bardziej o zdrowie swoje i innych. I mam nadzieję, że ta epidemia skończy się jak najprędzej i wrócimy do szkół i do prac codziennych, które wykonywaliśmy przed tą epidemią. Jeszcze raz dbajcie o swoje zdrowie, trzymajcie się ciepło, bye!